Cześć, tu Magda, witam Was w trzecim odcinku cyklu Psiejskość. Tym razem rozmawiamy sobie o savoir-vivre spacerowym, czyli o tym, jak zachować się w przestrzeni wspólnej w taki sposób, żeby było to komfortowe zarówno dla nas, jak i dla innych użytkowników tej przestrzeni. No i tutaj dostałam sporo informacji od Was, od słuchaczy, jakie tematy warto byłoby poruszyć, więc oczywiście do nich się odniosę. A na wstępie chciałabym powiedzieć parę słów, po co nam są w ogóle takie zasady wspólnego korzystania z przestrzeni. Przede wszystkim warto pamiętać, że jako opiekunów psów, czyli osoby odpowiedzialne za ich zachowanie, obowiązują nas pewne przepisy. I o ile w całym kraju obowiązującą główną ustawą jest ustawa o ochronie zwierząt, która mówi tylko tyle, że nasz pies powinien być pod naszą kontrolą i że ponosimy odpowiedzialność za wszystko, co on zrobi, o tyle różne są przepisy regionalne, różne są przepisy miejskie dotyczące zasad funkcjonowania, począwszy od tego, że w niektórych miastach psy muszą być na smyczy i w kagańcu, aż po takie bardziej liberalne zasady, które obowiązują na przykład w Warszawie, gdzie możemy psa puścić bez smyczy i bez kagańca pod warunkiem, że nadal jest on pod naszą kontrolą. Pamiętajmy, że nawet jeżeli sobie psa puścimy luzem, to nie zwalnia nas to z obowiązku monitorowania tego, co on właściwie robi, gdzie on przebywa, kogo on zaczepia. Cały czas musimy mieć takiego psa na oku, bo kiedy zniknie nam z pola widzenia, no to nie jesteśmy w stanie określić, co się stanie. Musimy pamiętać o tym, że to jest jednak zwierzę. Wobec tego zdarza się tak, że czegoś się wystraszy, że ktoś je sprowokuje, że włączy mu się jakieś działanie instynktowne, bo mu na przykład wiewiórka wybiegnie spod łap i po prostu ta chęć pogonienia tej wiewiórki będzie silniejsza niż jego jakieś tam wpojone zasady, których go nauczyliśmy. Więc tutaj musimy mieć cały czas na uwadze to, że pies po prostu zgodnie z prawem nie może chodzić sobie po wspólnej, publicznej przestrzeni samopas. I to jest jakby jedna sprawa, czyli takie obowiązujące przepisy, które są obwarowane pewnymi sankcjami, czyli mandatami, czyli jakimiś karami. Możemy ponosić odpowiedzialność cywilną, jeżeli nasz pies na przykład spowoduje wypadek drogowy, bo wbiegnie na ulicę i tak dalej. Więc to jest taki najbardziej podstawowy zbiór zasad, z którymi każdy z nas musi się zapoznać i musi ich po prostu przestrzegać. Ale to, na czym chciałabym się skupić dzisiaj bardziej, to są takie zasady, które wynikają po prostu z kultury, z zasad życia społecznego, z zasad korzystania z przestrzeni publicznej, czyli taki zbiór reguł, które sprawiają, że możemy wszyscy komfortowo sobie razem funkcjonować, na przykład w parku, na osiedlu, w takich miejscach wspólnych. Tutaj jeszcze wspomnę tak na marginesie odnośnie takich różnej maści przepisów, że w Polsce obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy w lasach, na terenach lasów państwowych. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy pies ma silną potrzebę gonienia zwierzyny, że psy są różne, że są takie psy, które sobie tuptają grzecznie przy nodze i nic nie robią, ale musimy mieć świadomość, że puszczając psa w lesie ze smyczy przekraczamy przepisy, naruszamy te przepisy i na przykład przedstawiciel służby leśnej ma jak najbardziej prawo zwrócić nam na to uwagę, czy zastosować wobec nas karę. Dlatego też zachęcam do tego, żebyśmy nauczyli się takiej pokory i przyjmowania tych uwag, które na przykład wobec nas wygłaszają czy strażnicy miejscy, czy właśnie strażnicy leśni, czy policja. Jeżeli ktoś nam zwraca uwagę na to, że nasz pies jest niewystarczająco pod kontrolą, no to po prostu przyjmijmy to z pokorą, bo my znamy swojego psa być może wiemy, czego się po nim spodziewać, ale nie jesteśmy w tej przestrzeni publicznej sami i jesteśmy ograniczeni przepisami prawa. Dlatego
Zachęcam do tego, żeby nawet jeżeli gdzieś tam się okaże, że jesteście pod lasem i wydaje Wam się, że tam są głównie pola i że to jeszcze nie jest teren lasu, a zjawi się pracownik jakichś służb leśnych i powie, że jednak powinniście tego psa trzymać na smyczy, to prawdopodobnie rzeczywiście tak jest, bo teren lasów państwowych to są nie tylko te miejsca, które są najgęściej zalesione, tam gdzie rośnie najwięcej drzew, ale też na przykład leśne polany. Dobrze, wracając do tych zasad funkcjonowania w społeczeństwie, to takie zasady kulturalnego zachowania nie biorą się znikąd. To znaczy, to nie jest jakiś wymysł i to nie bierze się stąd, że ktoś ma taką silną potrzebę, żeby mówić innym, jak mają żyć. Tylko ten zbiór zasad jest takim drogowskazem dla nas, który pozwala nam po prostu komfortowo, bezpiecznie korzystać z tej przestrzeni, trochę na zasadzie takich znaków drogowych. Jeżeli włączamy się do ruchu ulicznego, to dzięki znakom drogowym wiemy, jak mamy się poruszać, żeby na przykład nie spowodować kolizji. I chciałabym, żebyśmy w podobny sposób myśleli o tych miejscach, w których poruszamy się pieszo, czy na rowerze, deskorolce, rolkach itd., itd. I tutaj takie zasady, jeżeli my sami ich będziemy przestrzegać, to też możemy oczekiwać tego od innych osób i sporo pojawiło się takich próśb, żeby wspomnieć, jak sobie radzić z takimi osobami, które tych zasad nie przestrzegają. Postaram się tutaj jakiś wskazówek udzielić, choć oczywiście nie ma tutaj takiej złotej rady, która po prostu rozwiąże nagle wszystkie nasze problemy. Raczej to jest taki długotrwały proces, w którym chciałabym, żebyśmy wspólnie uczestniczyli po to, żeby za kilka miesięcy, kilka lat ta przestrzeń wspólna funkcjonowała trochę inaczej. No i tutaj te zasady podzieliłam sobie na takie trzy główne kategorie. Pierwsza to będzie zachowanie nasze jako opiekunów psów wobec tych osób, które poruszają się w przestrzeni bez psa. Druga to zachowanie wobec osób, które są z psem. I trzecia to już taki bardziej szczegółowy podział, czyli rozgraniczenie tych sytuacji, w których obcy pies jest na smyczy lub bez smyczy. Bo to będą trochę inne historie. I chciałabym tutaj opowiedzieć Wam taki przykład historii, która prawdopodobnie zdarzyła się już każdemu z Was, jeśli macie psa. Idziecie sobie przez park, Wasz pies zachowuje się spokojnie, zwiedza sobie, węszy trawę, biega sobie wokół Was, nie zaczepia nikogo i nagle na horyzoncie pojawia się drugi pies. I tutaj można oczywiście postąpić w różny sposób, ale na przykład decydujecie się na to, że Wy zapniecie swojego psa na smycz po to, żeby, no nie znacie tamtego psa, więc po to, żeby zapobiec jakiejś potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, schodzicie sobie na bok, omijacie tamtą osobę idącą z psem z naprzeciwka i wtedy tamten pies wpada w Was z impetem, robi się z tego awantura. I na przykład Wasz pies w samoobronie zaczyna kłapać czy pokazywać zęby. Na to oczywiście przybiega oburzony opiekun tamtego psa, który krzyczy, że proszę trzymać tego psa krótko, proszę mu zakładać kaganiec, on jest niebezpieczny itd., itd. Czyli mamy taką konfliktową sytuację, w której nasz pies jest już w bardzo dużym stresie, my jesteśmy w stresie, ktoś nas atakuje. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, pomimo tego, że my tak naprawdę zachowaliśmy się prawidłowo. Ale też bywają takie sytuacje, w których na przykład idziecie sobie, Wasz pies idzie luzem i widzicie innego psa luzem i uznajecie, że no dobrze, skoro te psy idą sobie każdy swobodnie, no to mają dostatecznie dużo przestrzeni, żeby się porozumieć. No i tak w ogóle bezstresowo sobie zmierzacie w stronę tamtego psa. I nagle dochodzi do bójki. I nie wiecie, jak to się stało, bo przecież Wasz pies kocha wszystkie psy i Wasz pies jest taki ułożony i spokojny i cierpliwy, a nagle jest jakaś awantura. Tak może się stać, dlatego że nie wiemy, jakie doświadczenia ma tamten pies, nie wiemy, co przeszedł przed chwilą. Zdarza się to, że na przykład przez to właśnie, że nie przestrzegamy, wielu z nas, psiarzy, nie przestrzega tych zasad,
które obowiązują, nie uważa na to, czy ich pies ma dobre samopoczucie, czy sytuacje, w które tego psa pakujemy, są dla niego komfortowe, czy on sobie potrafi z nimi poradzić. I na przykład taki pies, który jest nabuzowany, bo przed chwilą spotkało go coś złego, napadło go stado biegających psów na łące, które po prostu wyładowały na nich swoją energię i on na przykład tę energię przekazał dalej w postaci awantury z naszym psem. Może się tak zdarzyć. I to są właśnie te historie, które sprawiają, że kiedy idziemy na spacer, to nawet ruszając z dobrym humorem, wracamy podminowani, zdołowani, sfrustrowani. Nasz pies ma coraz większe problemy często, zwłaszcza jeżeli macie psa po przejściach albo psa bardzo delikatnego psychicznie. To zdarza się, że takie sytuacje po prostu są utrapieniem. No i teraz, co możemy zrobić, żeby było inaczej? Oczywiście zmianę zawsze zaczynamy od siebie. Nie możemy oczekiwać od tego, że od świata tego, że wszyscy będą nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zachowywać się wspaniale, a my dzięki temu będziemy tutaj, nagle nasze życie stanie się sielanką. Zaczynamy od siebie. Więc zastanówmy się dobrze, jak wygląda ten nasz spacer, czy jak możemy go sobie zaplanować, żeby łatwiej nam było po prostu zadbać o tych innych użytkowników przestrzeni i wtedy możemy oczekiwać, że ludzie poznając nas, często chodzimy w te same miejsca, więc ludzie nas widzą z daleka, wiedzą, czego się po nas spodziewać, jak będą wiedzieli, że my zachowujemy się w określony sposób, że my ich szanujemy, że jesteśmy kulturalni, to zaczną nam się tym samym odwdzięczać. Ja wiem, że to jest mozolny proces, że często jesteśmy wkurzeni po prostu, bo już tak się staramy, tyle czasu dbamy o to wszystko i tak zawsze trafi się ktoś, kto wszystko zburzy. No trudno, tak się czasami zdarza. Ale zachęcam do tego, żeby mimo wszystko próbować i dbać, bo to zaczyna jakąś zmianę. Zmiana zawsze jest procesem. Nie jest tak, że nagle wymyślimy sobie, że odmienimy swoje życie, będziemy teraz zdrowo jeść, biegać codziennie i przykładać się lepiej do pracy i dobrze się wysypiać i następnego dnia tak jest. No, nie znam nikogo, kto wprowadziłby zmianę w swoim życiu w ten sposób. Ale takimi małymi krokami, taką codzienną uważnością na tych innych uczestników życia, możemy taką zmianę wprowadzać. No i teraz opowiedziałam dwie historie, które były dosyć nieprzyjemne, więc dla równowagi taka scena. Jestem sobie na plaży, nie jest to w Polsce, ale jestem na plaży, widzę sobie psy, które są w dużych odległościach od siebie, które bawią się ze swoimi opiekunami. Przychodzi kolejny pies na plażę, widzi, że są inne psy, nie szkodzi, mija je, z daleka sobie spojrzy, powącha, idzie sobie popływać ze swoim właścicielem w morzu. Pojawia się ktoś ze szczeniakiem, szczeniak jest na długiej lince, ponieważ wiadomo, że szczeniaki dopiero się uczą tego, jak działa życie społeczne, więc taki szczeniaczek sobie spokojnie zwiedza otoczenie na sznurku, po to, żeby do nikogo nie podszedł. Zupełny spokój. Jeżeli widzę, że pojawiają się opiekunowie, którzy się znają, machają do siebie ręką, idą w swoim kierunku, psy się witają, nie witają się z obcymi psami. Mamy taką sytuację, w której wszyscy dbają o to, żeby było miło, żeby było komfortowo, żeby nie generować problemów, konfliktów itd. Da się to zrobić. Są takie miejsca, gdzie tak jest i dlatego bardzo chciałabym, żebyśmy wspólnie próbowali do takiego stanu dążyć. No i teraz, co mamy zrobić? Jeśli chodzi o inne osoby bez psów, to bardzo, bardzo chciałabym uczulić nas wszystkich, bo my, lubiąc psy, przebywając z nimi, rozumiejąc je dobrze, zapominamy, że nie każdy ma tę wiedzę, którą my mamy, że nie każdy ma te kompetencje, że nie każdy lubi psy. Są ludzie, którzy się boją, którzy mają historię na przykład pogryzień, którzy mają alergię silną na psa i na przykład to wywołuje u nich lęk, bo mają doświadczenie, że zaczęli się dusić, przebywając w towarzystwie psa. Nigdy nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Dlatego
dbajmy o to, żeby nasze psy, bez względu na to, czy chodzą na smyczy, czy bez smyczy, nie podchodziły do obcych osób. I tutaj uczulam na to, że nasza perspektywa na bezpieczny dystans będzie zupełnie inna niż perspektywa takiej osoby, która się psa boi. Dlatego, jeżeli widzicie, że ktoś idzie swobodnie, nie przejmuje się tym, że pies porusza się w pobliżu, no to spokojnie możecie taką osobę minąć z bliska, ale jeżeli ktoś już zaczyna się zatrzymywać, odsuwać, często podciągać ręce do góry, to są sygnały, że ona już się obawia tego psa i warto trochę zejść jej z drogi. Ja wiem, że może to w Was budzić jakiś bunt, że no jak ten ktoś się boi, to niech on się odsuwa, ale ta osoba ma takie samo prawo jak Wy do tego, żeby z tej przestrzeni publicznej korzystać. I dlatego namawiam, żebyście w takiej sytuacji po prostu w trosce o dobre samopoczucie tej osoby, w trosce o to, żeby ludzie sobie kojarzyli dobrze psy, żeby kojarzyli sobie dobrze opiekunów psów, żebyście takiej osobie trochę zeszli z drogi, ominęli ją większym łukiem, 5-metrowym, jeżeli jest szeroka łąka, 10-metrowym, ale tak, żeby po prostu każdy czuł się dobrze. To samo będzie dotyczyło ludzi z dziećmi, dlatego że tutaj musicie jeszcze brać poprawkę na to, że dzieci czasami zachowują się nieprzewidywalnie i w związku z tym nawet Wasz spokojny pies może zareagować trochę bardziej impulsywnie, kiedy na przykład mijając takie dziecko usłyszy jakiś nagły hałas, bo dziecko nagle upuści szeleszczącą zabawkę albo zacznie piszczeć i machać rączkami. Więc tutaj też w trosce o samopoczucie Waszego psa i o to, żeby na przykład nie produkować kolejnego pokolenia dzieci, które będą się bały psów, znowu wołamy psa do siebie, wołamy go po to, żeby poszedł z nami kawałek na przykład przy nodze, czy zapinamy go na smycz po to, żeby spokojnie się z taką osobą minąć. I tutaj jeszcze jedna ważna uwaga, bo to nie jest tak, że my teraz będziemy jako opiekunowie psów po prostu schodzić każdemu z drogi i przepraszać, że żyjemy. Absolutnie nie, ale weźcie też pod uwagę, że uczenie psa tego, że może rezygnować z kontaktu z innymi osobami, z innymi psami, jest też bardzo cenną lekcją życiową, bo nie ma takiej możliwości, żeby pies był w stanie udźwignąć taką liczbę bodźców, jaka pojawia się w mieście, żeby, jak ja to mówię, musiał sobie przybić piątkę z każdym przechodniem, bo ani my, ani nasze psy nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby odbywać w ciągu dnia setki czy tysiące spotkań. A kiedy idziemy do miasta, to tak naprawdę mijają nas setki albo tysiące ludzi i my po prostu musimy się nauczyć ich ignorować po to, żeby nasz mózg był w stanie w ogóle funkcjonować w tych warunkach. Czyli tak samo jak uczymy psa tego, żeby ignorował ruch uliczny, żeby ignorował ptaki, które w parku są, żeby ignorował na przykład dźwięk nadjeżdżającego tramwaju, czyli czy jakieś inne niepokojące rzeczy z otoczenia, uczymy psa, że to nie jest zagrożenie, że nie musi się tym przejmować. Tak samo uczymy psa, że te inne osoby, które przebywają w przestrzeni publicznej, są po prostu takim nieszkodliwym tłem. Ale żeby to tło było rzeczywiście nieszkodliwe, to nie możemy narażać psa na to, że on na przykład do kogoś podejdzie, a ten ktoś go uderzy kijem, kopnie, psiknie mu w nos gazem pieprzowym, bo takie sytuacje się zdarzają. Więc to jest takie samonapędzające się koło, że ludzie mają złe doświadczenia z psami, więc są gotowi na to, żeby się przed psami bronić i kiedy my znowu wpychamy psa w taką sytuację kontaktu z obcą osobą, to i uczymy psa tego, że obcy ludzie są niebezpieczni, więc będzie na nich bardziej zwracał uwagę i utwierdzamy tych ludzi w przekonaniu, że psy stanowią zagrożenie. Więc tutaj zaczyna się taki wyścig zbrojeń, że nasz pies na przykład zaczyna szczekać, warczeć na przechodniów, bo uważa, że oni są groźni, a ci przechodnie mają coraz lepszy asortyment różnych gadżetów w kieszeniach, które mają uchronić go przed atakiem, ich przed atakiem psa. Żeby tego uniknąć, po prostu uczymy psa tego, że mijamy ludzi spokojnie, nagradzamy psa za to, jeżeli ma z tym problem, jeżeli jest chętny, żeby podbiegać do każdej osoby, po prostu nagradzamy go za to, że idzie koło nas, że mija tych ludzi. W mieście mamy mnóstwo okazji do tego, żeby to ćwiczyć. Da się to zrobić i zachęcam. Jeśli chodzi o osoby z innymi psami, to tutaj trochę odwołuję się do
poprzednich odcinków, w których mówiłam o tym, jak powinien wyglądać spacer, o tym, że pies powinien na spacerze dużo eksplorować, że niekoniecznie cały spacer powinien być jedną wielką gonitwą i spotkaniem z tabunem psów. Wobec tego nie ma absolutnie takiej potrzeby, żeby nasz pies zapoznawał się z każdym psem, którego spotyka. Może mieć swoich kumpli, oczywiście. Może być tak, że pozwolimy mu się przywitać z jakimś psem, jeśli będą ku temu sprzyjające warunki. No i właśnie, jakie to są warunki? Przede wszystkim pamiętajcie, bo to jest taka rzecz, która jakoś umyka, że pies zawsze jest z opiekunem na spacerze. Więc on nie jest jakimś samotnym, biegającym po świecie, zagubionym zwierzątkiem, którym my się musimy zaopiekować. Często jest tak, że na przykład podchodzi do nas pies, my mówimy, o cześć piesku, jakim fajnym pieskiem jesteś, a na przykład nie mówimy dzień dobry opiekunowi. Nie jest to zbyt sympatyczne, bo my w ten sposób pokazujemy temu człowiekowi, że on w ogóle nie jest dla nas istotny, że w ogóle nie wchodzimy z nim w żadną relację, a jednak pomijając już taką relację pomiędzy człowiekiem i psem, ten pies jest jego własnością. Więc tak samo na przykład, kiedy wyciągamy sobie ręce do obcego psa, to jest trochę tak, jakbyśmy próbowali sobie pomacać torebkę przechodzącej pani i powiedzieć, o jaka piękna, albo poklepać cudze dziecko po głowie. Nie robimy tego zarówno z szacunku do tego dziecka, jak i z szacunku do opiekuna. Więc zacznijmy trochę w tych kategoriach myśleć o tych psach, że nie jest tak, że pies jest dobrem wspólnym, że każdy może sobie każdego psa po prostu w dowolnej chwili pogłaskać albo co gorsza na przykład przytulić, co może w prostej linii prowadzić do pogryzienia. Czyli tutaj przede wszystkim włączamy sobie czerwone światło. Widzimy nowego psa, rozglądamy się, gdzie jest właściciel. I kiedy chcemy, żeby nasz pies się z tym psem zapoznał, no to orientujemy się, czy dookoła jest bezpiecznie, czy nie jesteśmy przy ruchliwej ulicy, czy jest wystarczająco dużo przestrzeni, żeby te psy mogły się ze sobą skomunikować i z bezpiecznej odległości, co najmniej kilkumetrowej, pytamy opiekuna, czy nasze psy mogą się zapoznać, po prostu. I wtedy, jeżeli opiekun mówi nam, no nie, bo mój pies, nie wiem, boi się, jest po wizycie u weterynarza, jest chory, boli go łapa, albo nie, bo nie, bo nie mam ochoty, bo spieszę się i tak dalej, to po prostu mówimy, ok, spoko, miłego dnia, idziemy dalej. Uważajmy też na takie sytuacje, w których będziemy sterczeć z tym psem w jednym miejscu i tak jakby prowokować w ogóle tego drugiego psa, bo czym innym jest taka mijanka, że po prostu my idziemy w jedną stronę, tamten pies idzie w drugą, one tam na siebie łypną okiem, niuchną kim są i idą dalej. Jeżeli nasz pies będzie stał koło nas, unieruchomiony i będzie się w tamtego psa wpatrywał, to tak naprawdę to już jest groźba. Ten nasz pies zaczyna już wywierać, chcąc nie chcąc, presję na tamtego psa, więc załatwiajmy też takie sprawy szybko. Szybki sygnał, dzień dobry, czy mogą się przywitać? Nie mogą, dziękuję, do widzenia. Mogą, okej. I teraz, jestem za tym, żeby psy spotykały się bez smyczy, jeżeli jest otwarta przestrzeń i wiemy o obydwu tych psach, że są łagodne, lub żeby spotykały się na smyczy na zasadzie, po pierwsze, najpierw przejścia się w jedną stronę, czyli tak zwany spacer równoległy, żeby one mogły pójść koło siebie, zobaczyć, że nie są do siebie wrogo nastawione, że się nie chcą konfrontować ze sobą i powąchanie na luźnej smyczy. I tak samo, jeżeli już macie taką sytuację, że podbiega do Was obcy pies i już nie jesteście w stanie temu zapobiec, to też zluzowanie smyczy pozwoli Waszemu psu na to, żeby jakoś się jednak z tym psem skomunikować, a nie być tylko taką unieruchomioną ofiarą, która w sytuacji zagrożenia nie może się ruszyć. Oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, że Wasz pies jest na przykład dużo mniejszy od psa, który do Was podbiega, no to wtedy jest to sytuacja bardzo niebezpieczna i tutaj no, trudno jest znaleźć taki złoty środek, bo każda metoda będzie ryzykowna w tym wypadku trochę, ale dobrą metodą jest zasłonięcie zawsze swojego psa własnym ciałem,
czyli chowacie psa za plecami, stajecie frontem do napastnika. Ewentualnie przykucnięcie i schowanie sobie tego psa pomiędzy nogami, zasłonięcie go rękami. Oczywiście, jeżeli pies drugi ma wrogie zamiary, to może to być ryzykowne dla Was, ale jeżeli drugi pies jest, jak to z reguły bywa, tylko takim nadmiernie entuzjastycznym podbiegaczem, który po prostu chce się przywitać z każdym, no to w takiej sytuacji raczej mniejsza szansa, że staranuje Was, niż że staranuje Wam tego małego pieska. Uczulam na branie małych psów na ręce, ponieważ to może być dla nich bardzo niebezpieczne. Prawie zawsze w takiej sytuacji napastnik będzie Wam na te ręce wskakiwał i próbował Wam Waszego psa z rąk wydrzeć. Więc tutaj jest to też bardzo, bardzo ryzykowne. No i właśnie znowu, mamy takie sytuacje, do których w ogóle nie powinno dochodzić. Gdybyśmy wszyscy przestrzegali pewnych zasad, to w ogóle nie zastanawialibyśmy się na setkach grup na Facebooku dotyczących psów, co zrobić, kiedy podbiega do mnie obcy pies. No nie powinien podbiegać, po prostu. No i dobra, mamy tego naszego psa, idziemy na spacer, wiemy już, że jeżeli widzimy nową osobę z psem, chcemy, żeby nasz pies się zapoznał z jakiegoś powodu, no to po prostu pytamy. Druga sprawa, bo tu powiedziałam, że rozgraniczę na smyczy i bez smyczy. Wspomniałam o tym, że jeżeli psy są bez smyczy, no to dajmy im tą swobodę skomunikowania się. Jeśli są na smyczy, to też luźna smycz i spacer w ogóle równoległy na początek. Nie zderzenia frontalne. Zderzenia frontalne są przez większość psów nie do udźwignięcia. Bo to trochę tak, jakbyśmy nagle w ciemnej uliczce wyszedłby naprzeciwko nas jakiś rosły mężczyzna, i szybkim krokiem postanowiłby rzucić nam się w ramiona i powiedzieć: o, cześć, fajna z Ciebie laska. No, trochę stres. Więc nie stawiajmy naszych psów w takich sytuacjach, ale żebyśmy mogli nasze psy ochronić, to też musimy najpierw pokazać innym dobry przykład. Nie wpuszczam mojego psa w obce psy, zwłaszcza kiedy są mniejsze, zwłaszcza kiedy są zaniepokojone i tak dalej. I teraz, jeśli chodzi o to rozgraniczenie na smyczy lub luzem, najprostsza zasada, jaka po prostu ratuje życie, jest taka, że albo wszystkie psy są na smyczy, albo wszystkie psy są luzem. I tutaj to się przekłada na różne sytuacje. Jeśli widzimy, że z naprzeciwka idzie człowiek z psem na smyczy, zapinamy swojego psa na smycz, schodzimy mu z drogi. Nie o to chodzi, żeby uciekać po krzakach, ale nie wchodźmy znowu, nie zderzajmy się z tymi ludźmi. Zróbmy te 2-3 kroki w bok, ominijmy tego psa po łuku. Bo to też da psom możliwość zakomunikowania sobie, że nie są do siebie wrogo nastawione. Druga sprawa, jeżeli drugi pies jest luzem, to też zanim spuścimy swojego psa, żeby się przywitał, zapytajmy mimo wszystko, bo zdarzają się takie sytuacje, że pies jest luzem, my spuszczamy swojego psa, mówimy mu idź się przywitaj i wtedy właściciel tamtego psa dobiega do swojego i zapina go na smycz. Często nasz pies jest już wtedy tam blisko i znowu tworzymy trudną sytuację. Więc najpierw kontakt z opiekunem, potem dopuszczamy do kontaktu pomiędzy psami. No i dobrze, dochodzę do rzeczy, o których prosiliście, żeby wspomnieć. One są takie z różnych kategorii, ale wszystkie odnoszą się do tego, co już powiedziałam. Więc punkt pierwszy, dystans. Dystans jest taką rzeczą, która zwiększa komfort i czasami nawet ratuje życie. I przez dystans rozumiem to, że omijamy się po łuku, przez dystans rozumiem to, że pytamy drugiego opiekuna o możliwość kontaktu między psami z takiej odległości, w której te psy jeszcze mają możliwość odejść. Bo jak nam ktoś powie nie, a nasz pies już po prostu nasze 50 kilo rozpędzonego labradora wisi na obroży o pół metra od tamtego psa, to za chwilę się okaże, że my zrobimy w tył zwrot, a nasz labrador już będzie siedział na tamtym psie. Więc jakby musimy trochę wyprzedzać te sytuacje, które będą się za chwilę zdarzać i zapobiegać im wcześniej. Czyli jeżeli wiemy, że nasz pies jest silny i na przykład będzie ciągnął do tamtego psa, bo będzie się chciał przywitać, to zapytajmy z 5 albo z 10 metrów, czy nasze psy mogą się przejść razem i wtedy kierujemy się w tę samą stronę, pozwalamy psom iść równolegle, w takiej odległości, która dla obu będzie komfortowa. Jeśli czują się dobrze, są rozluźnione, to możemy im pozwolić się obwąchać.
Kolejna rzecz, smycz bez smyczy, to opowiedziałam, czyli jeżeli drugi pies jest na smyczy, nasz też jest na smyczy i na smyczy, zwłaszcza napiętej, nie pozwalamy psom do siebie podchodzić. I to jest znowu historia, która się powtarza po prostu. Co zabiorę psa do parku, to ona się powtarza. Biorę swojego psa na smycz, schodzę komuś z drogi o 5 metrów, o 6 metrów, mój pies sobie koło mnie siedzi. I nagle człowiek, kiedy jest na mojej wysokości, luzuje swoją fleksję albo swoją długą linkę po to, żeby piesek podszedł do mojego psa. Wkurza mnie to, nie ukrywam, że mnie to wkurza i ja rozumiem, że taki opiekun ma dobre intencje, bo jego piesek jest miły i jego piesek chce się przywitać, więc właściciele miłych piesków, nie odbierajcie tego jako ataku na Was, bo właśnie po to nagrywam ten materiał, żebyście też spróbowali się po prostu zastanowić nad tym, że nie każdy pies jest miły, że niektóre psy mają jakieś problemy, że nie zawsze te problemy są winą opiekuna, bo mamy psy z adopcji czasami, bo mamy psy, które są chore, które są rozdrażnione z różnych powodów, które mają jakieś zaburzenia neurologiczne. Więc po prostu pomyślcie o tym, że nie każdy pies jest taki jak wasz i nie każdy będzie równie miły jak wasz. I to też zróbcie w trosce o waszego psa, bo jeśli macie miłego psa, ale 10 razy pozwolicie na to, że on podejdzie do drugiego psa, który go zaatakuje, to za chwilę wasz pies też przestanie być miły i też będziecie mieć problem i będziecie się martwić o to, że inni pozwalają psom podchodzić do waszego psa, który coraz bardziej się boi. Więc zachęcam do tego, żebyśmy po prostu wykazali trochę empatii wobec siebie nawzajem, bo to, że na przykład ktoś się odsuwa ze swoim psem albo mówi nie podchodź, to nie jest jego zła wola, to nie jest wrogość, tylko to jest po prostu komunikat: znam mojego psa, wiem, że sobie nie poradzi w tej sytuacji, nie róbmy problemu, nie róbmy konfliktu, bo to wszystkim wyjdzie tylko na gorsze. I tutaj był też komentarz o flexi i on jest właśnie dokładnie, odnosi się do tej mojej historii, czyli na smyczy flexi, pies nagle wypuszczony. Tutaj jest po prostu pewne niebezpieczeństwo, ja o tym też mówiłam w odcinku drugim, w drugiej chyba jego części, że flexi po prostu w sytuacjach kontaktu między psami jest niebezpieczna, bo jeżeli psy się w nią zaplączą, to mogą sobie uszkodzić łapę na przykład, oplątaną taką wąską linką, mogą się splątać ze sobą nawzajem i się pogryźć na przykład tylko z tego powodu, że są splątane. Więc flexi też nie jest bezpiecznym sprzętem do zapoznawania psów i jeżeli już chcecie się z kimś umawiać na wspólny spacer czy zapoznawać swojego psa, to już bezpieczniejszą opcją jest po prostu długa, na przykład 5-metrowa taśma. Taka zwykła linka. No i tutaj jeszcze jest kolejna sprawa, zaczepianie, karmienie innych psów. No nie robimy tego chociażby z jednego prostego powodu. Jeżeli nie znamy psa, to nie wiemy, czy on na przykład nie ma alergii na jakiś pokarm, a alergie u psów potrafią być bardzo, bardzo niebezpieczne. W skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci psa, więc możemy mieć przypadkiem taką sytuację w życiu, że my z miłości do pieska nakarmimy go czymś, bo chcemy być sympatyczni, chcemy mu okazać swoją sympatię, a ten piesek po prostu ląduje w szpitalu z zagrożeniem życia. Nie chcemy takich sytuacji. Druga sprawa jest taka, że karmienie i zaczepianie obcych psów często rujnuje proces treningowy. Wspomniałam wcześniej o tym, że dobrze jest nauczyć psa, żeby mijał po prostu przechodniów bez jakichś zbędnych emocji. I to jest ważne, no bo jeżeli my na przykład nawet mamy psa, który rzeczywiście jest sympatyczny i dobrze sobie radzi z tymi spotkaniami z ludźmi i większość ludzi go lubi i zachęca do tego, żeby się witał, przytulał i tak dalej, to pewnego dnia na przykład będzie ulewa, nasz pies będzie ubłocony i postanowi się przywitać z jakąś panią w drogiej garsonce, która jeszcze się boi psów. I mamy problem i takie problemy pojawiają się zawsze nieoczekiwanie i dlatego po prostu te zasady, o których mówię, czyli to, żeby nasz pies mijał psów, mijał inne psy i mijał innych ludzi bez emocji,
to one nas chronią przed takimi sytuacjami, bo scenariusze można mnożyć. Naprawdę wiele sytuacji, jeżeli przebywacie z psami, to sami na pewno macie wiele różnych historii, dziwnych, niespodziewanych i nieprzyjemnych zdarzeń, a wystarczy taka prosta zasada. Mijamy się bez jakichś tam nadmiernych emocji. Nie obrażamy się za to, że ktoś nam odmówił kontaktu między psami. I teraz jeszcze jedna rzecz. Będę o tym mówić w osobnym odcinku też, o różnicy pomiędzy jednym psem w domu, a dwoma i więcej psami w domu. Ale zwłaszcza jeżeli widzicie na smyczy dwa psy, które występują w pakiecie albo więcej, to pakowanie waszego psa w taki kontakt na smyczy jest po prostu pakowaniem go na pole minowe. Bo tutaj działa coś takiego, co potocznie nazywamy efektem stada, czyli że te psy też jakby trochę się bronią nawzajem i nawet dwa psy, z których każdy osobno jest sympatyczny, mogą zareagować dużo bardziej intensywnie, więc mogą na przykład się na waszego psa rzucić, mimo że on zna każdego z tych psów z osobna, albo mogą się pogryźć między sobą, bo tutaj mamy zjawisko też takiej przeniesionej agresji. I na przykład jest tak, że my swojego psa mamy na smyczy, więc go zdążymy zabrać, odejdziemy sobie, a na przykład zostawiamy opiekuna takich dwóch psów kotłujących się między sobą. No, ja rozumiem, znowu nie było złej intencji, ale wychodzi to tak, jak wychodzi, więc znowu nie demonizuję, bo pewnie w 90% przypadków nic się nie stanie. Ale po to właśnie są zasady, tak jak zasady bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Zawsze w samolocie, kiedy wsiadamy na pokład, mówi się nam o tym, co się stanie, jeżeli samolot się zepsuje. On się zazwyczaj nie psuje. Większość z nas lata całe życie i samoloty się nigdy nie psują. Ale gdyby się zepsuł, to właśnie ta procedura bezpieczeństwa może nam uratować życie. I to samo dotyczy spacerów z psami. I teraz tak, zaczepianie, karmienie. Jeżeli człowiek próbuje oduczyć swojego psa podchodzenia do innych ludzi, a inni ludzie mu nagminnie wyciągają smakołyki z kieszeni i go nagradzają za to, że do nich podchodzi, no to właściciel nie ma szans tego u psa przepracować. Więc jakby generujemy sobie w swoim parku czy na swoim osiedlu potwora żebraka, który po prostu za chwilę będzie wszystkim grzebał po kieszeniach. A my za to obwinimy opiekuna, no bo przecież on nie wychował psa. Jeśli pies, do którego chcemy podejść, chcemy się z nim przywitać, cofa się przed nami, szczeka, to dajmy mu szansę po prostu, dajmy mu więcej przestrzeni, nawet jeżeli opiekun powiedział, że można się przywitać, ale widzimy, że ten pies się wycofuje albo zaczyna się rzucać na tej smyczy, to niestety nie pomaga, jeżeli będziecie się nad nim pochylać i będziecie mówić: ojej, jakim jesteś słodkim pieskiem, jak ty ładnie szczekasz, o co ty gadasz, po co ty tyle szczekasz? Taka pochylona pozycja jest przez psa odbierana jako atak i będzie on się czuł coraz gorzej i jego zachowanie też będzie coraz gorsze. Więc w takiej sytuacji po prostu odchodzimy z tego kontaktu. I tutaj też chciałabym uczulić na taką rzecz, że mamy, zwłaszcza jeśli coś wiemy o psach, a czasami im mniej wiemy, tym bardziej, bo tutaj też jest taka zasada, że im mniej się na czymś znamy, tym chętniej się wymądrzamy. Mamy czasami taką pokusę, żeby komuś udzielać rad. I na to też uczulam, że taka nieproszona rada jest w pewien sposób agresywna, bo nie zdajemy sobie sprawy z kontekstu. Nie wiemy, czemu dany pies w danej chwili zachowuje się w taki sposób. I mówienie komuś, że jeżeli pan by wreszcie zaczął pracować z tym psem, albo ja mam taką i taką metodę i to świetnie działa, niech pan to zrobi i wreszcie ten pana pies stanie się lepszy, to po pierwsze jest mówienie człowiekowi, że coś z jego psem jest nie tak. No niezbyt sympatyczne. Raczej nie mamy w zwyczaju mówić ludziom: o Boże, ale pan się koszmarnie ubrał. O matko, co pan ma na głowie? Kto panu w ogóle malował ten samochód? Przecież widać, że był bity. No jak można czymś takim jeździć? No nie mówimy takich rzeczy obcym ludziom. Więc nie mówmy też obcym ludziom, że coś jest z ich psem nie tak i że mają to natychmiast naprawić i że my mamy taką złotą radę, która zadziała.
bo być może ten pies jest u tego kogoś krótko, być może ten pies ma trudną historię, być może coś się dzieje w domu, co sprawia, że ten pies zachowuje się tak, a nie inaczej, może pies ma problem zdrowotny. Nie wiemy tego, więc nie oceniajmy, nie dawajmy tych rad. Jeżeli na przykład rzeczywiście chcemy pomóc, możemy na przykład podzielić się jakimś, nie wiem, namiarem do specjalisty, że a wie pan, bo ja z moim psem, jak miałem problem, to byłem u, nie wiem, takiego i takiego szkoleniowca i on mi bardzo pomógł, więc gdyby pan chciał, to proszę, ma pan wizytówkę albo dam panu numer telefonu. I wtedy jakby zostawiamy człowiekowi jednak taką wolność wyboru, że on jeżeli potrzebuje, to może skorzystać, pomagamy mu, ale jeżeli nie potrzebuje, wyrzuci tę wizytówkę do kosza i temat jest zamknięty. I nie narzucajmy się z taką nachalną pomocą, bo to naprawdę postawmy się w sytuacji takiej osoby. No, nikt z nas nie lubi takich rad. I tutaj kolejna sprawa, to tutaj pytaliście o to, jak radzić sobie właśnie z takimi osobami, które nachalnie radzą, nachalnie nas pouczają, albo nachalnie podchodzą ze swoimi psami. No tutaj nie ma innej rady niż asertywność, czyli po prostu zamiast jakiegoś awanturowania się, które będzie eskalować emocje, to wystarczy po prostu nawet metodą zdartej płyty powiedzieć: proszę nie podchodzić, proszę odejść, albo samemu odejść, albo nie życzę sobie, żeby pan to robił, albo mam taką zasadę, że nie pozwalam karmić swojego psa, czy że na przykład. No, chciałabym, żeby, tu mi trochę brakło tych przykładów, ale chodzi o to, żebyśmy zaczęli się traktować jak dorośli, żebyśmy rozmawiali ze sobą, komunikowali swoje oczekiwania i nie szli na przykład, bo wiem, że są takie rady, w kłamstwa, czyli że mój pies ma świerzb, mój pies ma grzyba, mój pies jest agresywny. No, bo po pierwsze demonizujemy te psy, a po drugie to jest takie nie w porządku, no. Więc ja naprawdę jestem za tym, żebyśmy po prostu z jednej strony się szanowali, czyli żebyśmy respektowali te prośby, ale z drugiej strony, żebyśmy też nauczyli się po prostu prosić o konkretną rzecz. Proszę się trochę odsunąć, bo mój pies się niepokoi. Proszę go nie głaskać, bo on ma złe doświadczenia i tego nie lubi. I tak dalej. No, jakby jest to trudne, bo często trafimy na takie podejście: a tam co pan mi będzie mówił, ja zawsze miałem psy i wiem, jak do nich podejść, jak ja go pogłaszczę, to mu się spodoba. Więc tutaj, tak jak mówię, możemy do skutku powtarzać po prostu: nie życzę sobie, proszę tego nie robić. Nie ma sensu wdawać się w awantury, bo też od razu będą te nasze emocje wpływać też na psa. Więc tutaj no, cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. I jeszcze pojawiły się takie dwie kwestie. Jedna dotycząca tego, czy można wyczesywać psy we wspólnej przestrzeni i zostawiać kudły, gdzie popadnie. No uważam, że nie, bo to jest po prostu zaśmiecanie i to samo dotyczy sprzątania kup po naszych psach, co już było w poprzednich odcinkach. Natomiast też spotkałam się z taką praktyką, która wydaje mi się fajna, że można tę wyczesaną sierść gdzieś tam zostawić ptakom jako materiał na gniazda i to jest bardzo ciekawy pomysł, tylko że oczywiście to dotyczy na przykład lasu, czyli gdzieś, czy parku, czy jakichś zakamarków, więc jeżeli gdzieś tam w jakieś gęste chaszcze wepchniemy taką wyczesaną sierść, tak że ona nie zaśmieca po prostu tej przestrzeni i rzeczywiście jakieś żyjątka mogą sobie z tego skorzystać, no to jakby, no być może jeśli znacie inną odpowiedź na to pytanie, to dajcie znać, ale wydaje mi się to całkiem fajnym pomysłem, ale z taką troską o to, żeby nie zaśmiecać, czyli nie zostawiamy walającej się sierści przy ławce w parku. Nie zostawiamy jej na trawniku pod blokiem, bo po prostu no to tak samo jakbyśmy tam rzucili jakiekolwiek inne śmieci. No i jeszcze psy pod sklepem. No to znowu, Pawle, wyprzedziłeś mój plan, bo planuję mówić o zagrożeniach, które czyhają na psa w mieście i zostawianie psa pod sklepem jest tutaj jedną z takich sytuacji niebezpiecznych, o której na pewno powiem. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, czyli takie kulturalne zachowanie, no to psa
jeżeli widzimy przywiązanego pod sklepem, to też omijamy go w takiej odległości, żeby była dla niego komfortowa, bo on i tak jest bardzo jakby narażony, jest w stresie, więc pakowanie drugiego psa w taki kontakt bezpośredni z psem, który jest na uwięzi i nie może się odsunąć, nie może wyjść z tego kontaktu, nie ma wsparcia opiekuna, nie jest ok wobec tego psa. Więc po prostu pilnujmy tego, żeby z naszymi psami na spacerze do takich psów uwiązanych nie podchodzić, a powiem o tym więcej w kolejnym odcinku. Jeżeli macie jeszcze jakieś spostrzeżenia albo jakieś wskazówki, którymi chcecie się podzielić dotyczące tego, jak sobie radzić na spacerach, żeby było miło kulturalnie i z wzajemnym szacunkiem, to zachęcam, żebyście się nimi dzielili w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!